wody. Pole trzecie, kask biały, Chris Bomber Harris. No i zobaczymy, Peter Miung wygrał Zbyszek swój pierwszy wyścig, teraz jest pod płotem, a więc w kasku żółtym. Czy jest w stanie poradzić sobie również z tamtego miejsca startowego? No myślę, że tak. Tutaj na pewno w najgorszej sytuacji teoretycznie przynajmniej Jason Crump, ale ustawił się bardzo blisko pola trzeciego. Ale zapytał pana podprowadzającego o zgodę i tamten kiwnął głową, powiedział, możesz tu sobie stanąć. I zobaczymy, jak Jason wystartuje. To jest bardzo dobry dojazd, ale znowu założony. Tam jest takie twarde miejsce. Tam zawodnicy jadący w kasku niebieskim. No proszę, ale Jason przedziera się na miejsce drugie. A więc cóż za rewelacja, przywraca nam się tutaj Leung. Ale to jest pierwszy upadek w tych zawodach. Leung jednak wstaje. I jedzie dalej do mety. Tymczasem znowu spoglądamy na czoło stawki. Emil Sajfutdinow na prowadzeniu. Drugi Jason Crump i ścigający Crumpa. Teraz, ach, tam pociągnęło. No i teraz mamy już taki upadek, który spowoduje raczej przerwanie tego wyścigu. Tak jest, Jim Lawrence. Już spoglądamy na jego dłonie. Wcisnął oczywiście przycisk uruchamiający czerwone światła. No bo Chris Harris już jakieś 3-4 sekundy wcześniej można było przypuszczać, że on zakończy na plecach ten wyścig, bo bardzo źle tutaj wjechał i kiedy pociągnęło go i złapał przyczepność, odprostowało, to tam już nie było miejsca na akcję ratunkową. Wypuścił szybko Bomber swój motocykl i leciutko nam się tutaj położył na lewe biodro. Wykluczony oczywiście